60 ról. Nie, nie żałuję, że zatrudniono cię aż w 11 filmach. Nie żałuję, że wystąpiłaś w 29 spektaklach telewizji i że dostałaś aż 27 nagród oraz 7 odznaczeń od różnych instytucji. Nie żałuję, nie żałuję, nie. Piosenek Edyty Geppert do słów własnych. Proszę Państwa, czulibyśmy się zażenowani, gdybyśmy musieli przedstawiać Państwu bohaterów dzisiejszego jubileuszu i dzisiejszego spotkania. Pani Halina Winiarska i Jerzy Winiarski, Kiszkis. A powiedziałem Jerzy Winiarski, bo związana jest pewna anegdotka z dawnych czasów z Poznania. Jureczku, jak mógłbyś ją nam przybliżyć?
to taki wieczór, Jurku. No, ładnie się zaczyna. Mieliśmy sąsiada w Poznaniu, to jeszcze było, i pani sąsiadka bardzo często do mnie się zwracała nazwiskiem żony. Panie Winiarski, mówię, ja bardzo pana przepraszam, ale pan ma takie trudne nazwisko, że nie mogę wymówić. Proszę państwa, kiedy dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy obdarzeni zaszczytem prowadzenia dzisiejszego wieczoru, i oczywiście zgłaszali się do nas przyjaciele naszych bohaterów, mieliśmy szalony kłopot, bo wszyscy, do których się zwracaliśmy, mówili: tylko słuchaj, Florek, Fioła, wiesz, tylko my chcemy, wiesz, na początku. I mnie to przypomina, proszę państwa, sytuację, że tak powiem, dowcipu, dlaczego w Wąchocku wszystkie autobusy jeżdżą w poprzek? Bo wszyscy chcą siedzieć koło kierowcy. Tak, że wszyscy chcieli się jak na samym początku ogrzać ciepłem naszych bohaterów. Proszę państwa, i aby nie przedłużać tego początku, chciałabym poprosić na scenę gospodarza tego obiektu, ratusza staromiejskiego, cudownego człowieka, zresztą gros państwa zna, moją panią wicedyrektor Elżbietę Pankałę. Elżu, zapraszam. Witam naszych cudownych gości, bohaterów dzisiejszego wieczoru. Witam serdecznie państwa, wielbicieli naszych gości. Jestem zachwycona, że aż tylu państwa przyszło. Przepraszam za niedogodności, ale sala nie jest z gumy. To nie jest Teatr Wybrzeże, tam może byśmy się pomieścili, ale tutaj niekoniecznie. W każdym razie ja chciałam na początek, kwiatki, przepraszam bardzo, zostały już postawione. Natomiast chciałabym na początek, ponieważ jesteście również bywalcami naszego Kościoła Świętego Jana, obdarzyć was naszym nowym albumem poświęconym Kościołowi Świętego Jana. I jeszcze jeden drobiazg, który mam do odczytania. W sobotę benefis mojej ukochanej pary Kiszkisów. Siedzę pod palmami u mojego ojca i zastanawiam się, jakie im złożyć życzenia. Strasznie żałuję, że mnie nie ma na miejscu, ale choć jestem daleko, będę z wami duchem w sobotę. Pisze Lary OKW. Proszę przekazać ode mnie najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i dalszych sukcesów, jak najmniej zawiści od ludzi. Proszę przekazać, że wypijemy naszą upragnioną herbatkę po moim powrocie. Serdeczne pozdrowienia z ziemi Afryki, Lary. Proszę państwa, tak już jest, że zawsze na początku odbywa się coś w rodzaju części oficjalnej. A zatem, proszę państwa, ojciec naszego miasta w całym majestacie, Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska. Prosimy, panie prezydencie. Drodzy jubilaci, panie marszałku senatu, panie senatorze, panie i panowie, kwiaty zawsze kiedyś zwiędną, ale nasza przyjaźń będzie trwać. Dlatego przyjmijcie od nas dwie tuje. Jedna ta dla pani Kaliny, druga obok, troszkę niżej, też tuje. Tuje. One będą rosły razem z wami. Patrzcie na nie przez okno. One będą zawsze zielone, będą się zielenić. Nasza przyjaźń i nasza wierność wobec was też się będzie cały czas zielenić i niezwiędnie. Jak będziecie na nie patrzeć? Będzie rosła. I będzie rosła razem z wami, tak? Ja przepraszam za moje gardło, lekko jestem niedysponowany, ale przyjmijcie też nagrody finansowe od gdańszczan, którzy was tak wielbią. Ale to są dwie nagrody, czyli nie jedna po połowie, tylko osobno. Tak. Cóż więcej dodać? Państwo... Równe. Dziękuję. Tutaj w związku z ostatnimi debatami na temat równości wszelakiej uznaliśmy, że trzeba po równo.
Każde słowo, które tu padnie, tych słów padnie wiele. Ja powiem tak, że dla mnie jesteście niezwykłym małżeństwem. Małżeństwem, chociaż to może zabrzmi zbyt tak patetycznie, ale małżeństwem instytucją. W Gdańsku mieszka 460 z hakiem mieszkańców. Pewnie małżeństw będzie setka, ale wasze jest wyjątkowe. Bo trudno sobie wyobrazić nie tylko życie artystyczne, ale obywatelskie, publiczne bez was. I to jest coś niezwykłego. Myślę, że takich małżeństw nie ma za wiele, może na palcach jednej dłoni. To jest coś niebywałego i jesteśmy szczęśliwi, że możemy dzisiaj z wami być. Jesteśmy szczęśliwi z waszej przyjaźni, miłości, z tego wszystkiego, co i na deskach teatru, i na placach Gdańska, ulica Gdańska, pomników gdańskich, w wielu chwilach kościoła Gdańska byliście z nami, wspominaliście z nami. To jest coś w ogóle mi wyjątkowego. Ja was kocham i teraz idę was całować. Dziękuję. Wysoki majestat. Proszę państwa, chciałabym teraz poprosić na scenę dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, ale dzisiaj nie w majestacie urzędu, tylko przyjaciela Władysława Zawistowskiego. Dobry wieczór państwu. W majestacie upraszam też, gdyż jestem dzisiaj osobistym wysłannikiem pana marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, który mnie gorąco prosił, żebym tu był i upewniał się, że będę na pewno, ale nawet gdyby nie ta delegacja, to na pewno bym się jakoś wprosił w te gościnne progi, bo nie wyobrażałem sobie, żeby dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć bez mnie. Nie dlatego, żebym sobie przypisywał jakieś szczególne zasługi wobec naszej znakomitej pary, ale dlatego, że czuję bardzo silną wewnętrzną potrzebę powiedzenia tych kilku słów o Halinie i o Jerzym. A mam tę przyjemność i zaszczyt znać oboje naszych dzisiejszych bohaterów od wczesnej swojej młodości. Miałem zaszczyt pracować w tym samym teatrze. To były wspaniałe lata, ale nawet nie wiem, czy jeszcze wspanialsze nie były te wcześniejsze, kiedy jako bardzo młody człowiek biegałem do teatru w Gdańsku i w Sopocie, również na Halinę i na Jurka. Już wtedy, kiedy byłem licealistą, to właściwie oni byli dla mnie taką miarą gdańskiego teatru i pozostali nią przez następne dziesięciolecia, choć od roku 80 doszedł jeszcze ten drugi wymiar obywatelski, też szalenie ważny w przypadku Haliny Jerzego. I stało się tak, proszę państwa, że właściwie od wielu lat mam takie poczucie, że jeżeli w Gdańsku są ludzie, którzy są takimi miernikami naszego życia. Nie chcę używać wielkich, wzniosłych słów wzorcami, no ale właśnie takimi najbardziej stałymi elementami, najwartościowszymi, jak Wałęsa, jak obecny tu pan marszałek Borusewicz, jak arcybiskup Gocłowski. I Halina i Jerzy są dla mnie w tym najskromniejszym ilościowo, a najważniejszym jakościowo gronie. To wspaniałe, że was mamy. To wspaniałe, że was mamy i chcę wam za to bardzo, bardzo gorąco i serdecznie podziękować. Ja mam parę anegdot też z dawnych czasów, ale myślę, że tu długa jest kolejka jeszcze po mnie, więc te anegdoty pełną wszelkiej okazji. A teraz takie skromne od marszałka chcę przekazać pamiątki, tak? Dziękujemy ci, Adziku, a mnie zachwyca to, że masz fryzurę podobną do mnie. Staram się, chociaż lata przeciwko mnie.
To jest taki srebrno-bursztynowy stateczek, typowy dla województwa pomorskiego, dla Haliny. Dziękuję bardzo. Gdańska grafika dla Jurka. Jak widzicie Państwo, tym razem rozróżniliśmy, rozdzieliliśmy, ale chciałbym podkreślić, że całkiem niedawno Halina i Jerzy otrzymali wielkiego gryfa, czyli wielką pomorską nagrodę artystyczną. Co prawda to też była jedna nagroda do podzielenia na dwie osoby, ale za to jest to najwyższa nagroda artystyczna w województwie pomorskim. Życzę Wam, moi drodzy, samych takich nagród losu. Oddzielnie łódka i sterby się przyda. Proszę Państwa, jeszcze jednego gościa chciałem zaprosić tutaj, księdza Niedałtowskiego, duszpasterza środowisk twórczych, też wieloletniego przyjaciela naszych bohaterów. Prosimy. Drodzy kochani, Halina, Jerzy, ja krótko, postaram się krótko, chociaż opowieści byłoby bardzo wiele i wspomnień i wdzięczności przede wszystkim. Wiele, przede wszystkim we własnym imieniu, ale również w imieniu wielu czarnych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to będzie trochę niszowa historia, o której wspomnę. Nie, może nie wszyscy Państwo wiecie, chociaż biografia gdzieś się to pojawia. 35 lat temu w murach klasztornych, które mają 800 lat w Oliwie u Cystersów, siedziałem grzecznie w ławce i miałem zamiar uczyć się teologii, Biblii, psychologii, języków greckich, łacińskich. I w grafiku była fonetyka. To jest taki przedmiot, który może dziwić, ale jest bardzo potrzebny. Znaczy nazwa może dziwić, ale Halina i Jerzy uczyli kleryków, przyszłych księży, posługiwania się aparatem mowy. I że to, że ja tu dzisiaj do Was mówię, to Wam zawdzięczam, jeśli mówię wyraźnie. Jeśli mówię wyraźnie, to oni mnie tego nauczyli 35 lat temu. To było rzeczywiście posługiwanie się narzędziem, aparatem mowy, czyli krtań, gardło, struny głosowe, na maskę, to wszystko, co aktorzy umieją, a co księża też powinni umieć. No i te ćwiczenia typu A, E, I, O, U, Y oraz rozciąganie aparatu mowy przed kazaniem. Powinno być, nie wiem, czy wielu z nas to stosuje. Jeśli księża w diecezji gdańskiej i pelplińskiej mówią w miarę komunikatywnie, w sensie przekazu słów, dźwięków, to ich zasługa. Kiedyś mi się skarżyli, nawet trochę prosili o pomoc, żeby oprócz aparatu mowy trochę więcej też położyć akcentu na treść tego, co się mówi. Nie wiem, jak z tym jest. Trudno mi ocenić, bo ja zazwyczaj sam siebie tylko słucham, jak mówię. Nieraz zdarza mi się być na rekolekcjach, ale to już ryzykowne dla księży, jak się mówi, to jeden ksiądz mówi, reszta słucha i to chyba najtrudniejsza publiczność jest. Sanhedryn mówią. Niemniej jednak, Halino i Jerzy, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę niszową, nie wymieniam innych rzeczy, tu będzie bardzo dużo o tych wszystkich Waszych wspaniałościach aktorskich, za tą niszową działalność, która kojarzy mi się z jednym słowem. Wyrazistość. I ta wyrazistość jest Kościołowi bardzo potrzebna. Nie wiem, czy nie przeżywamy czasu niedostatku w tym względzie. A Wam dziękuję za to, że byliście, jesteście i mam nadzieję, będziecie zawsze bardzo wyraziści.
okazuje się, ja myślałem, że to będzie trwało dłużej, ja to już ja zostałem wywołany do odpowiedzi. Upoważniono mnie i pozwolono, Fioła i Florek, pozwolili, żebym teraz zapowiedział się sam w naszym imieniu. Co prawda czas, kiedy się dobrze zapowiadałem, już dawno minął, ale zwykle tak bywa, że zaproszeni goście wykazują jednak pewien stopień tolerancji, pobłażliwości wobec gospodarzy, więc myślę, że i tym razem nie przekroczymy punktu krytycznego. Proszę Państwa, każdy, kto odwiedza to miejsce, ten salon kultury Gdańska, wie, że tutaj może spotkać ludzi wyjątkowych, życzliwych, otwartych, serdecznych. Zresztą już Państwo widzieli, próbki już tego tutaj mieliśmy. I ludzi zawsze uśmiechniętych. Nie wiem, czy to jest przykład z góry i z południa, tam od tej Afryki gdzieś tak idzie, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że uśmiech jest znakiem firmowym NCEK-u. To jest coś w rodzaju logo tej instytucji. Ale oprócz tych chwalebnych, miłych cech, tym razem organizatorzy tego spotkania, tego wieczoru wykazali jeszcze jedną zdumiewającą cechę. W każdym razie nas to bardzo zaskoczyło, bowiem wyznaczyli i zaproponowali odbycie tego spotkania w roku, który jest dla nas rokiem wyjątkowym, ważnym. On w ogóle jest ważny dla, z wielu względów i w Polsce, i na świecie. Ale dla nas jest rokiem szczególnym, bowiem za parę, no już niedługo, za parę miesięcy będziemy obchodzili jubileusz 50-lecia małżeństwa naszego. Nie wiem, czy te prawa to są za naszą wytrwałość, czy za intuicję NCEK-u. Pani dyrektor Elu, proponuję, żebyśmy się połowie podzielili tymi prawami. Dziękuję Państwu bardzo. No i ten właśnie, ta okoliczność tego wzajemnego trwania przy sobie skłoniła nas do tego, żeby prosić Państwa o wysłuchanie fragmentu sztuki, z którą obcowiemy od bardzo dawna, od czasu, kiedy okazało się, że autor tej sztuki został papieżem. Napisał ją pod pseudonimem Andrzej Jawień, ale został wkrótce po 78 roku zdemaskowany ten pseudonim. Tytuł sztuki przed sklepem jubilera. Myśmy to prezentowali. Wielu spośród obecnych tutaj na pewno zna ten tekst, ale myślę, że on jest wart przypomnienia z różnych względów. Jeżeli taką, zanim zaczniemy jeszcze na dygresję, taką chciałem pozwolić, znalazłem u księdza profesora Tischnera zdanie, które mnie i zastanowiło, i ubawiło, trochę ucieszyło. Mianowicie zapisał, nie wiem gdzie, ale coś takiego, że różnice między kobietą i mężczyzną są tak wielkie, iż tylko poczuciu humoru Pana Boga należy zawdzięczać to, że złączył ich na całe życie. Na dobre i na złe. Więc rzeczywiście, tak jak się zastanawiam, czy to jest tylko, możemy się uważać za owoc poczucia humoru Pana Boga, bo myślę, że jeszcze parę innych można by znaleźć cech, które rzeczywiście pozwoliły tak różnym osobom wytrwać przy tak dużej różnicy płci. Więc posłuchajcie Państwo tekstu, który jest dialogiem dwojga osób. Właściwie nie muszę o nich mówić, bo za chwilę Państwo się zorientują, kto jest kto i o co im chodzi. I no i tyle. Proszę posłuchać Karol Wojtyła przed sklepem jubilera, fragment drugiego aktu. Tam? Mamy jeszcze w tej
techniczne pewne szczegóły do wypełnienia, które nie dopracowałem też tam. Spotkałem tę kobietę tutaj drugi raz. Przechodziła przed sklepem starego jubilera. Przechodziłam tędy wielokrotnie. Dawniej jednak nie zwracałam uwagi na ten sklep. Teraz patrzę na złote obrączki, symbole ludzkiej miłości i wiary małżeńskiej. Pamiętam, jak Ongiś przemawiał ten symbol. Pomyślałam, że można by sprzedać z powodzeniem tę moją obrączkę. Stefan pewnie by nie zauważył, nie istniałam już prawie dla niego. Czy mnie zdradzał? Nie wiem, bo i ja nie zajmowałam się jego życiem. Pewnie chodził po biurze na karty, a po libacjach wracał dosyć późno, bez słowa lub z jakimś zdawkowym, na które z reguły odpowiadałam milczeniem. Więc tym razem zdecydowałam się wstąpić. Jubiler obejrzał robotę. Ważył pierścień długo w palcach i spoglądał mi w oczy. Przez chwilę czytał wypisaną wewnątrz obrączki datę naszego ślubu. Znów patrzył w moje oczy. Kładł mu na wagę. Potem powiedział: obrączka ta nic nie waży. Waga stale wskazuje zero. I nie mogę wydobyć z niej ani jednego miligrama. Widocznie mąż pani żyje. Wtedy żadna obrączka z osobna nic nie waży. Ważą tylko obie. Moja waga jubilerska ma tę właściwość, że nie odtwarza, odważa metalu, lecz cały byt człowieka i los. Odebrałam pierścień zawstydzona. Kobieta, którą spotkałem przy sklepie jubilera, nie znalazła się tutaj przypadkiem. Nawiązałem z nią rozmowę, w wyniku której kobieta otworzyła przede mną swoje życie. Widziałem, wiodąc tę rozmowę, odkąd dokąd sięga ludzka miłość i jakie ma brzegi urwiste. Kiedy ktoś osunie się po takim brzegu, bardzo trudno mu wrócić i błąka się sam. Dziwiłam się sam sobie, że zaczęłam rozmowę z zupełnie nieznanym mężczyzną. Mówiłem mu o Stefanie i o sobie, o wewnętrznej rysie, na miłości, o pęknięciu, o ranie, która boli. Tamten człowiek słuchał w skupieniu. Nie znałam jego imienia ani nazwiska, on też o moje nie pytał. A jednak w pewnym momencie powiedział: Anno, wymienił więc moje imię. Jakżeś bardzo do mnie podobna. Ty, a także Stefan, jesteście podobni oboje, a moje imię jest Adam. Adam powiedział: oto sklep jubilera. Tędy za chwilę przejdzie oblubieniec. Tak powiedziałem, tędy za chwilę pójdzie oblubieniec. A powiedziałem jej to z myślą o miłości, która tak bardzo w jej duszy wygasła. Oblubieniec przechodzi tylu ulicami, na których spotyka tylu różnych ludzi. Przechodząc, dotyka tej miłości, jaka w nich jest. Kiedy jest zła, cierpi z tego powodu. Miłość jest zła również wtedy, kiedy jej brak. Dlaczego pragniesz sprzedać swoją obrączkę? Co chcesz
zyskać tym gestem? Co chcesz zerwać tym gestem? Twoje życie? Nie w tym rzecz, by odejść, wędrować w ciągu dni, miesięcy, nawet lat. Rzecz w tym, by zostać i na dawnym miejscu pozostać z prawdą. Czyż prawdą nie jest to, co się najmocniej czuje? Czyż miłość nie jest sprawą zmysłów i atmosfery? To łączy się i sprawia, że dwóje ludzi chodzi w kręgu swojego uczucia. Oto i cała prawda. Ludzka miłość. Nie ma sprawy, która bardziej niż ona leżałaby na powierzchni ludzkiego życia. I nie ma też sprawy, która bardziej od niej byłaby nieznana i tajemnicza. Rozbieżność między tym, co leży na powierzchni, a tym, co jest tajemnicą miłości, stanowi właśnie źródło dramatu. To jeden z największych dramatów ludzkiej egzystencji. Czyż nie jest prawdą to, co się najmocniej czuje? Czyż miłość nie jest sprawą zmysłów i atmosfery? To łączy się i sprawia, że dwoje ludzi chodzi w kręgu swojego uczucia. Oto cała prawda. Potem Adam powtórzył to jeszcze raz, że tą ulicą pójdzie oblubieniec już wkrótce. Ta wiadomość wzbudziła we mnie moją tęsknotę z jakimś doskonałym, za mężczyzną stanowczym i dobrym, który będzie inny od Stefana, inny, inny! I wraz z poczuciem tej nagłej tęsknoty sama poczułam się inna i młodsza, chyba nawet zaczęłam biec. Nie wiem, jak to się stało, że teraz byłam gotowa zwracać na siebie uwagę każdego mężczyzny. Doszłam do przekonania, że nikt nie może odebrać mi tego prawa. Pierwszy mężczyzna mi odwrócił głowy, powiedział tylko przepraszam. Powierzchnia miłości ma swój prąd. Szybki, migotliwy, łatwo zmienny kalejdoskop. Fale sytuacji tak pełnych uroku. Prąd wtedy jest czasami zawrotny. Porywa ludzi. Porywa kobiety i mężczyzn. Porwani myślą, że wchłonęli całą tajemnicę miłości. Są przez chwilę szczęśliwi, tak. Sądzą, że dotarli do granic egzystencji, wytarli wszystkie jej tajniki, także nie pozostało już nic. Tak właśnie, po drugiej stronie tego uniesienia nie pozostaje nic. Poza nim jest tylko nic. A nie może. Przecież nie może pozostać nic. Człowiek jest całością, ciągłością, więc nie może pozostać nic. Drugi, spotkany przychodzień, zauważył mój wzrok. Podszedł w moją stronę i powiedział: chyba wiedziałem panią już kiedyś. Byłam prawie gotowa przylgnąć do jego ramienia. Jeszcze powiedział: może wstąpimy do tego lokalu? Parę taktów lekkiej muzyki dobrze działa. A potem? Nie odpowiedział. Ja zaś jak gdybym zlękła się tego potem. On musi mieć żonę, o której w tej chwili milczy. Nagle zrozumiałam, co może się mieścić w wyrażeniu przygodna kobieta. Nie wiem, ile uczyniłam kroków i w którym kierunku. Myślę, że szłam od alei okalających Stare Miasto w stronę tego kościoła, w których niszach stoją posągi świętych. W tylnej niszy, pamiętam, jest krucyfiks, przed nim pali się w nocy lampka, biegnę, mam oczy wprawdzie suche, ale wiem, że błyszczą. Oto samochód, szyba lekko uchylona, mężczyzna przy kierownicy przystanęła. Miłość to nie jest przygoda. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią. Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością.
Człowiek chce zapomnieć. Zapomnieć, być tylko chwilę. Tylko teraz. I odciąć się od wieczności. Wziąć wszystko w jednej chwili i wszystko na raz utracić. Przystanęłam. Mężczyzna spojrzał. Podeszłam. Opuścił niżej szybę. Głos miał niski i ciepły, gdy przemówił. Czy pani pozwoli? Chcę. Chyba bardzo chcę. Już położyłam dłoń na klamce. Nagle poczułam męską dłoń na mojej dłoni. Nade mną stał Adam. Patrzył mi prosto w oczy. W pewnej chwili powiedział... Nie. Poczułam, że samochód przesuwa się koło nas. Za chwilę już go nie było. Adam puścił moją rękę. Musiałam powiedzieć, ależ to dziwne, że wróciłeś. Gdzie byłeś przez ten czas? Powróciłem, żeby ci pokazać ulicę. Patrz, tamtą stroną przechodzą dziewczęta. Idą roześmiane. Głośno rozmawiają ze sobą. A w rękach niosą lampy. Ludzie dziwią się, dokąd je niosą. A może zresztą tak bardzo się nie dziwią, bo ludzie naszej epoki odzwyczaili się od zadziwienia. Ty na pewno nie wiesz, dokąd one idą. Pogasły im lampy, więc idą kupić oleju. Lampy znów będą świeciły. Ach tak. To są panny mądre. Policz, ile ich jest. Powinno być 5. Przeszły. A teraz popatrz tam. To są głupie panny. Śpią. A lampy ich leżą z boku, oparte o mur. O, jedna nawet potoczyła się w poprzek chodnika i spadła poza krawędź. Tobie się zdaje, że one śpią w tych niszach, ale właściwie i one również idą ulicą. Idąc, śpią. Chodzą w letargu. Tkwi w nich jakaś uśpiona przestrzeń. Ty teraz czujesz tę przestrzeń w sobie, bo ty również miałaś usnąć. Przyszedłem cię obudzić. Zdaje się, że zdążyłem na czas. Po co mnie zbudziłeś? Po co? Zbudziłem cię dlatego, że tą ulicą ma przejść oblubieniec. Panny mądre wyjdą naprzeciw niego z lampami. Panny głupie posnęły i pogubiły lampy. Nie zdążą się obudzić, a jeśli nawet się obudzą, nie zdążą znaleźć i zapalić lamp. Istotnie, lampy potoczyły się w poprzek ulicy, a człowiek, gdy się obudzi znienacka, jest zawsze jeszcze przez chwilę pełen snu. Oblubieniec zaś przejdzie szybko. Nie będzie czekał. On czeka. Właściwie wciąż żyje w oczekiwaniu. Widzisz tylko, że to jest jakby po drugiej stronie tych różnych miłości, bez których człowiek nie może żyć. No choćby na przykład ty nie możesz żyć bez miłości. Widziałem z daleka, jak szłaś tą ulicą. Prawie, że słyszałem twoją duszę. Wołałaś z rozpaczą o miłość, której nie masz. Szukałaś kogoś, kto by cię wziął za rękę, przygarnął. Ach, Anno, jak mam ci tego dowieść, że po drugiej stronie tych wszystkich naszych miłości, które wypełniają nam życie, jest miłość. Trzeba by teraz przebić jakąś warstwę twojej duszy, tak jak się przebija warstwę gleby w poszukiwaniu źródła. Słyszałabyś wtedy, jak mówi umiłowana. Nie wiesz, jak bardzo należysz do mnie, jak bardzo jesteś własnością mojej miłości i mego cierpienia.
Bo miłować to znaczy dawać życie poprzez śmierć. Miłować znaczy wytryskać zdrojem wody żywej w głębinach duszy, która się pali lub tli, a spłonąć nie może. Ha, płomień i zdrój. Nie czujesz zdroju, a płomień cię trawi, prawda? Nie wiem. Wiem tylko, że mówiłeś do mojej duszy. Nie bój się. Idzie razem z ciałem. Jakże można ją bez ciała ogarnąć lub posiąść? Ja jestem panna głupia. Jestem jedną z głupich panien. Po co mnie zbudziłeś? Popatrz, bo się przeszły panny mądre, trzymając świeżo zapalone lampy. Światło ich jest jasne. Przeczyściły szkła w lampionach, idą wesoło, prawie tańczą. Widziałam znów te dziewczęta. Czy są naprawdę czyste i szlachetne? Czy tylko powiodło im się nie tak jak mnie? Głupia, głupia kobieto, zbudzona po to, by dalej spać. Potem widziałam, szedł jakiś mężczyzna, szedł zamyślony, z pochyloną głową. Odruchowo zaczęłam iść w jego kierunku. Kiedy jednak uniósł twarz, omal nie krzyknęłam. Zdawało mi się, że widzę wyraźnie twarz Stefana. I natychmiast cofnęłam się w tym kierunku, gdzie stał Adam. Uchwyciłam go mocno za rękę. Wiem, dlaczego się cofnęłaś. Nie zniosłaś widoku jego twarzy. Zobaczyłam twarz, której nienawidzę. I zobaczyłam też twarz, którą powinnam miłować. Dlaczego wystawiasz mnie na taką próbę? W twarzy oblubieńca każdy z nas odnajduje podobieństwo twarzy tych, w których uwikłała nas miłość. Po tej stronie życia wszystkie są w nim. Boję się. Boisz się miłości? Tak. Czy doprawdy boisz się miłości? Tak. Boję się. No czego mnie dręczysz? Czy on musi mieć dla mnie tę twarz? Dlaczego? Dlaczego? Proszę Państwa, to naprawdę piękna rocznica, która za chwilę czeka naszych bohaterów, Złote Goty. Chcielibyśmy Wam życzyć dalszych szmaragdowych, brylantowych, diamentowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, 100 lat. Żelaznych też. 100 lat. Tak, taka rocznica jest żelazna, też jest. Tak, jest ich bardzo wiele. Więc wszystkich Wam życzymy i proszę Państwa, proponujemy 100 lat na ten jubileusz dla naszej pary. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Żebyście się nie kłócili jak zwykle.
Kaluszu, kochana. Kaluszu, droga moja. Nie ma jeszcze to, cośmy wychały. Ty, Alix. I całowały się. Tak było. Jeszcze chciałam. Chciałeś, to, o którym też powiedziała. Może powiem. Nie jestem od opowiadania anegdot. Nie umiałabym tego zrobić. Natomiast ja chcę jeszcze opowiedzieć Państwu, postaram się króciutko, o tej innej twarzy tej pary. Takiej głębokiej, takiej poważnej, poważnie biorącej życie i wszystko, do co ich spotyka. I tak się stało, że ten stan wojenny, który był taki okropny, potworny, a jednak jak już wypuścili ich z tego internatu, jak to się mówiło, to potem wszyscyśmy się taką gromadką skrzyknęli w teatrze, no bo gdzież tylko to nam zostało miejsce takie, gdy czuliśmy się bezpieczni, chwilowo. I powstała nas taka silna grupa pod wezwaniem. Był to Jurek Kiszkic, Halina, piękna Teresa Lasota, Zaza Getel i Kubuś Dąbkowski, nieodżałowany nasz Piotruś Suchora. Grupa silna, była silna grupa. I najpierw zaczęliśmy chodzić z koncertami do stoczni w czasie strajków, a ja tylko powiem, jak to się to wchodzenie, jak się zakończyło. W drugiej fali strajków idziemy, jest niedziela, jesteśmy, wiosna podejrzewam, to już była. Kubuś mnie poprawi, gdzie jest ten Kubuś? Wiosna, ta wiosna była. I więc my... Sierpień, bo to druga. No drugie wejście było. Tak. Sierpień to był kiedy indziej. Ale w ogóle... A tak, u sierpienka. O to chodzi, że to była niedziela. Bo to upoważniało nas do... Dziewczęta, ustroiłyśmy się bardzo ładnie. Nie było tak bardzo ciepło, bo miałyśmy wszystkie rajstopy, co wtedy było w ogóle jakimś cudem. Wystroiłyśmy się bardzo, idziemy całą grupką do stoczni, no bo oni strajkują znowu, no to znowu my musimy tam być. Ale nie wpuszczają nas do tej stoczni, stoją panowie błękitni, milicja nasza kochana i nie wpuszcza. Normalnie żeśmy wchodzili tak na to hasło teatr idzie, a tym razem było jakoś tak groźnie było, tak rzeczywiście seriozne. No, widzimy, że nie dostajemy się tam do nich. No więc ktoś powiedział, że jest obok, ku ulicy Wałowej, tam, w tamtą stronę też jest jakaś brama do stoczni, czy otwór w murze. Więc poszliśmy tam, pobiegliśmy, żeby, no bo tutaj czas uciekał i teraz mnie też ucieka już, Florek każe nie kończyć, ale jeszcze nie wszystko. I słuchajcie, jest mur dosyć wysoki, no oczywiście wyższy niż nasze postury. Jak to wleźć na ten mur? No nie wiadomo jak to wleźć, ale w jednym końcu muru rośnie drzewo. Ono jeszcze nie miało liści, słuchajcie, pamiętam to dokładnie, bo zobaczyliśmy, że to drzewo ma takie dosyć nisko konary. No to myślimy sobie tak, wlejemy na to drzewo i z drzewa na mur. No i próbujemy, ale to tak nie było łatwo. Już nie mówię o tych rajstopach podartych natychmiast. Ale to ofiara dla ojczyzny. No i... No i próbujemy się tam drapać. Jedno podsada, drugie, jedno, drugie, jeszcze. I tak w pewnym momencie jesteśmy... Tak, ja pierwszy chyba pierwszy był Kubuś. Najzręczniejszy, ale może sobie pomyliłam, wszystko jedno.
ale że w las na to drzewo najwyżej, okrakiem na ten mur i stamtąd skoczył. Ja jak to zobaczyłam, lęk przestrzenił się zejść na drzewo, to jeszcze wlezę. Na siatkę jakąś, siatka tam jakieś... Siatka, coś tam były najróżniejsze przeszkody. Metale. I ktoś mnie tam podsadza, nie wiem, Jurek czy Hala, czy ktoś, nikt tego nie pamięta. Pamiętam tylko sam incydent. I ja już jestem w połowie tego drzewa i patrzę, a trzeba z tego muru zeskoczyć bardzo wysoko. Myślę sobie, tego już nie przeżyję. A na to Kubuś woła, jak Wałęsa, jak Wałęsa. Przepraszam cię, muszę coś dołożyć do tego. Myśmy były bardzo pięknie poubierane na biało. Wszystkie, ale sąsiedzi nam pomogli, dali nam drabinę pod okiem policji całej, która stała dookoła. Ja właśnie, kiedy spinałyśmy się na ten mur, dygąc rajstopy swoją własną. Odpinanie spódniczek, bo spódniczki były w nią. Ale jeszcze zapomniałam tego tej naszej wyprawy, bo szczęśliwie zeskoczyliśmy wszyscy po kolei na ten do wnętrza stoczni, pobyliśmy ten jakiś czas, wydaje mi się, żeśmy już nie czytali wiersze, ani nie śpiewali. Jak to nie? Wtedy? Koncert się odbył jak miał się odbyć. Koncert się odbył tak, jak miał się odbyć. To ja tego nie pamiętam. Bo ja pamiętam powrót z tego, jak inną bramą tam nam wywieźli na takim akumulatorowym wózku robotnicy, bo tam z tamtej strony tej milicji nie było i wypuścili nas. Wyszliśmy tam. No i jak tu się dostać do teatru? To jest kawał drogi przecież. Widzimy, jedzie jakiś samochód. Zaza, ty jesteś automobilista. Żiguli. Niech będzie Żiguli. Zabrał nas wszystkich, zawiózł do Gdańska, a to był Żiguli Urzędu Bezpieczeństwa. Dziękujemy ci, Kaliba, serdecznie. I teraz twoja kolej, Fioła. Się zatoczyłam. Proszę państwa, a teraz chcielibyśmy zaprosić państwa do teatru. Uruchommy więc inny świat, świat wyobraźni. Za chwileczkę zobaczycie państwo fragment Jaskini filozofów Zbigniewa Herberta w reżyserii Stefana Hadbijewicza. Śpi. Wciąż śpi. Śpi w południe i w nocy. Chory? Nie. Mówi, że przyzwyczaja się do śmierci. Oryginał. Zbudź go. Prosił mnie wczoraj, aby mu dać spokój. Przychodzą tu wciąż ludzie i męczą go. Ty jesteś jego uczniem? Urzędowa sprawa. A to co innego. Człowieku, z mrocznej krainy marzeń wróć na ziemię, jałową i kamienną. Przezywam cię. Ja do ciebie, Sokratesie. Co, przerwałem ci sen? Tak. Co ci się śniło? Nicuś. Żyją łagodny i kołyszący. Rozumiem. Coś jak morze. Poznajesz mnie? Nie. Jestem wysłannikiem Rady. Przy
przychodzę tu z misją. Pojutrze, jak ci wiadomo, przypływa statek z Delos. To znaczy pojutrze wypijesz truciznę. Sam chyba rozumiesz, że wygrzebaliśmy ten stary przepis religijny po to tylko, by ci ułatwić ucieczkę. Tak. A więc sprawa jest zaniepokojona twoją opieszałością. Wtedy właściwie sobie wyobrażasz. Po prostu jestem zadowolony z tego lokalu. Przedtem chodziłem po ulicy, moje wykłady miały charakter przypadkowy. Był to właściwie zbiór mniej lub więcej dowcipnych aforyzmów. Teraz mam szkołę, tak szanujący się sofistę. Nie mam do ciebie żalu. Dziękuję. To, co nas różniło, nie ma teraz żadnego znaczenia. Ci czego jeszcze? Bardzo wielu rzeczy, Ksantypo. Ale o nie sam muszę się postarać. Co mam powiedzieć synom? Czy ojciec myślał o nich w ostatnim dniu i prosił bogów, aby wyrośli na uczciwych obywateli? Jak myślisz, Platonie, czy będą mieli do mnie pretensje, że umarłem w więzieniu? Nie ma obawy. Ja tak myślę. Nie ma faktu, co do którego Atyńczycy byliby jednomyślni. A więc żegnaj, Ksantypo. Dziękuję ci za wszystko. Aktorstwa wymaga naprawdę naukowego komentarza. Poproszę teraz pana profesora Jana Ciechowicza, znakomitego teatrologa, obserwującego te dwie wspaniałe kariery już od lat, przyjaciela naszej gdańskiej sceny. Bardzo proszę, panie profesorze. Akademicki? Wcale nie. Mam 8 stron notatek, gdy chodzi o Halinę Winiarską i 6, gdy chodzi o Jerzego Kiszkisa, ale nawet ich nie otworzę. Przez 6 godzin się przygotowywałem dzisiaj do tego spotkania, ale jak zobaczyłem takie grono, to pomyślałem, że zrobię wyłącznie puentę. Czyli tak, na pewno Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis są z nami od roku 1966, dobrze wiemy. W 2003 roku przeszli na emeryturę, ale wcześniej byli razem jako artyści, także przecież i w Poznaniu, głównie w Teatrze Polskim, Naród Sobie, budowany przez dziada Hebanowskiego i w Zielonej Górze, Teatr Leona Kruczkowskiego. Próbowałem liczyć te ich wszystkie role, przynajmniej role teatralne, i wychodzi mi na to, że zarówno Winiarska, jak i Kiszkis mają tych ról teatralnych, nie mówię o filmowych i telewizyjnych, przynajmniej po setce. Nie wydaje mi się, żeby Jerzy Kiszkis był gorszy, gdy idzie o taką intensywność grania. Mało tego, Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis to jest taka para artystów, taka bardzo wyjątkowa para małżeńska, która nie boi się najtrudniejszych wyzwań w porządku repertuarowym, czyli dla nich ani nie jest za trudny Szekspir, ani Czechow, ani nawet mistyczny Słowacki, patrz Samuel Zborowski. To jest już zupełna prawda. Gdybyście mnie Państwo zmusili po sportowemu, jak w redakcji Przeglądu Sportowego, do rankingowego wymienienia jednej roli Haliny Winiarskiej, jednej roli Jerzego Kiszkisa, to mówię w porządku swoich badań jako historyk teatru, ale przede wszystkim jako spektator, jako ten, który widział właśnie wszystko od roku 70, co oni to pokazywali, to nie miał żadnych wątpliwości, mianowicie,
że największą rolą teatralną Haliny Winiarskiej była rola Molly Bloom w Ulyssesie Joyce'a, nowy przekład Macieja Skomczyńskiego, multirola mówiono, rok 1970. Kiedy robiliśmy taki tam pół wieku teatru Brze przedstawienia, też nie miałem wątpliwości, że to właśnie ten tytuł trafi na okładkę. I teraz, żeby pan Jerzy nie był, żeby małżonek nie był gorszy, zdaje mi się, że Jerzy Piszkis najświetniej zagrał wówczas, kiedy przyszło mu się zmierzyć z materią Hioba. Chodzi o Księgę Hioba w nowym przekładzie wtedy Czesława Miłosza, rok 1982, inscenizacja i reżyseria Krzysztofa Babickiego. Nie wiem, czy Krzysiu jest na sali. To była taka robota. A po 8 albo 9 latach do tego Hioba wrócili. Nie muszę dodawać, ci, którzy byli w teatrze, to dobrze wiedzą, że małżonkę Hioba grała Halina Winiarska. A teraz wyłącznie puenta. Poezja może tylko to udźwignąć, co oni robią, co oni wyprawiają w sztuce. I przeczytam teraz, aż strach przyliczyłem. Ale to będzie jedna stawka tylko. Wiersz pod tytułem Aktor. Profil Cyrenejczyka, taki poemat, oczywiście ich kochanego Karola Wojtyły. Ja nie tylko ten tekst przeczytam, ale także skomentuję go, ale jednym zdaniem. Tylu ludzi wyrastało koło mnie i przeze mnie, i ze mnie poniekąd. Stałem się jakby łożyskiem, którym przetacza się żywioł, na imię mu człowiek. Ale skoro ja także jestem człowiekiem, czy nakok tych innych ludzi mnie samego jakoś nie wykrzywił? Jeśli każdym z nich byłem niedoskonale, wciąż za bardzo zostając sobą, czy ten, który ze mnie ocalał, może patrzeć na siebie bez trwogi? Pewnie, że nie może. I Halina Winiarska, i Jerzy Piszkis są Cyrenejczykami w tym sensie, że za nas na scenie, budując ze swojej psychofizyczności kolejne role, dźwigają cały ciężar ludzkiego żywota, ale również i jego radości. Pani Halino, Pani Jerzy, bardzo dziękuję, winszuję, gratuluję i nie wiem co. Hosanna na wysokościach.